Dagmara Moranowska. Witam i zapraszam na szczegóły prognozy pogody. A pogodę w Polsce zaczął kształtować układ wysokiego ciśnienia, a do naszego kraju napływają ciepłe i wilgotne masy powietrza. Przed nami bardzo pogodna i ciepła końcówka tygodnia. Dziś wieczorem, jak i w pierwszej części nocy, nad przeważającym obszarem kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z zanikającymi opadami deszczu od centrum aż po regiony południowo-wschodnie. W drugiej części nocy większe przejaśnienia pojawią się na wschodzie i na północy. Na wschodzie o poranku mogą tworzyć się lokalne mgły. Dziś w nocy najchłodniej w części północno-wschodniej, tam temperatura może spadać nawet poniżej zera. Natomiast nad pozostałym obszarem od 3 do 4 stopni, najcieplej na zachodzie, tam od 5 do maksymalnie 6 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z północnego zachodu. Jutro do południa nad obszarem całego kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i małe. W drugiej części dnia więcej chmur zbierze się w centrum, na zachodzie i w regionach południowych, ale już bez opadów deszczu. Na termometrach jutro od 15 do nawet 18 stopni na krańcach zachodnich. Cały czas powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. W naszym regionie dziś wieczorem, jak i w pierwszej części nocy, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W drugiej części nocy większe przejaśnienia pojawią się głównie na wschodzie regionu. Na termometrach od 2 do maksymalnie 4 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Natomiast jutro w ciągu dnia do południa zachmurzenie jeszcze duże, natomiast po południu czekają nas większe przejaśnienia i rozpogodzenia, a na termometrach od 14 do nawet 16 stopni. Na barometrach teraz spadek ciśnienia, jutro 1010 hektopaskali. Spójrzmy na kolejne dni. W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, w nocy od 4 do 5 stopni, w ciągu dnia na termometrach od 17 do 19 stopni. W niedzielę kontynuacja pogodnej aury, w nocy od 7 do 8 stopni, w ciągu dnia na termometrach od 20 do nawet 21 stopni. W poniedziałek już nieco więcej chmur na niebie, a także przelotne opady deszczu, w nocy od 4 do 5 stopni, w ciągu dnia na termometrach już tylko od 9 do maksymalnie 11 stopni. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.